Witam w kolejnym odcinku poświęconym wszystkim tym, którzy mają coś wspólnego z prawem jazdy. Na przykład zamierzają podejść do egzaminu na prawo jazdy lub dopiero zastanawiają się, czy już teraz warto zapisać się na kurs prowadzący do tego egzaminu. Dzisiaj chciałbym rozwinąć temat, jaki już wcześniej przewijał się w moich materiałach, przy czym od początku zaznaczę, że tym razem chciałem, aby to Wasze komentarze, zawarte w nich wątpliwości, były punktem wyjścia dla tego, co znajdzie się w dzisiejszym filmie. Warto przypomnieć, że wielokrotnie namawiałem Was, kandydatów na kierowców, do rozmawiania z egzaminatorem. Przede wszystkim do przywitania się z nim, zrobienia dobrego wrażenia już na początku. Część z Was odebrała samo namawianie do rozmawiania mniej więcej tak jak zaproszenie do swobodnej rozmowy na każdy temat. O co więc dokładnie chodzi? Na etapie rozpoczynającego się egzaminu praktycznego chodzi właśnie o powiedzenie dzień dobry i podpowiadanie egzaminatorowi w dalszej części egzaminu, co zamierzacie zrobić w sytuacji, kiedy coś jest niejasne, kiedy znajdujecie się w sytuacji bardzo dwuznacznej na drodze, tak? Co to znaczy? Podam prosty przykład, aby lepiej to wyjaśnić. Wyobraźcie sobie wyjazd z drogi podporządkowanej i to, że kierowca poruszający się po drodze z pierwszeństwem daje Wam mniej lub bardziej dyskretny znak namawiający Was do włączenia się do ruchu przed maską jego samochodu. Egzaminator może tego nie widzieć, warto więc poinformować go, co się dzieje, króciutko powiedzieć, kierowca po lewej czy tam po prawej ustępuje nam pierwszeństwa jechać. Problem numer dwa, jaki przewija się w Waszych wypowiedziach na temat rozmawiania z egzaminatorem, to własne lub cudze doświadczenia z egzaminatorem. Jak i rozmów sobie nie życzy. Z tego powodu można już wysnuć prosty, choć ryzykowny wniosek, że lepiej się nie odzywać na egzaminie, robić swoje, a może ten egzaminator się zlituje i da nam pozytywną ocenę. Jak jest naprawdę? Otóż naprawdę jest tak, że jeżeli Wasze wypowiedzi na egzaminie dotyczą tego, co dzieje się na egzaminie, są z nim w 100% związane, podkreślają, zaznaczają to, co w danym momencie wykonujecie, to te wypowiedzi nie mogą w żaden sposób urazić egzaminatora. Jeżeli egzaminator sugeruje Wam, że macie być cicho, bo on ma oczy, oznacza to, że absolutnie nie zna swoich obowiązków i ma dosyć nikłe pojęcie o samym egzaminie. Najlepszy sposób w takiej sytuacji to zignorować takie mądrości, zwłaszcza, że sam egzamin jest nagrywany i tylko egzaminator wychodzi tutaj na debila. W trakcie egzaminu macie prawo się odzywać, a nawet brak odzywania się w pewnych sytuacjach może powodować błędną ocenę danej sytuacji przez egzaminatora i w efekcie może prowadzić do niezaliczenia egzaminu. Kolejny, ostatni temat, jaki pojawia się podczas tematu rozmowy z egzaminatorem, to problem ze skupieniem się na jeździe samochodem. Otóż dla wielu z Was problemem jest przekazywanie egzaminatorowi, co w danym momencie zamierzacie wykonać i równoczesne podejmowanie takich określonych działań. Myślę, że nie tyle chodzi tu o samo powiedzenie, co chce się zrobić, ale być może, jeśli macie taki problem, stresuje Was sama sytuacja rozmawiania z człowiekiem, którego widzicie po raz pierwszy w życiu i który decyduje w jakiś tam sposób o Waszej przyszłości. Aby to zweryfikować, przypomnijcie sobie, czy podobne problemy mieliście podczas rozmawiania z Waszym instruktorem. Jeśli nie, a takie problemy występują właśnie z egzaminatorem, to pomóc może z pewnością to, o czym już wspomniałem w moich poprzednich materiałach. Mianowicie może pomóc przyjęcie, że egzaminator to człowiek, który nie chce Wam utrudniać życia, ale ma do wykonania pewien schemat. To jak Wy się w ten schemat wpiszecie, co zrobicie, aby pewne rzeczy egzaminatorowi ułatwić, na przykład wspomniane zaznaczenie, że inny kierowca ustępuje Wam pierwszeństwa, ma moim zdaniem kolosalne znaczenie. Nie bójcie się więc egzaminatora, ale starajcie się jak najwięcej skorzystać na jego obecności w aucie. Jeżeli danego polecenia nie rozumiecie lub z powodu przejęcia się samym egzaminem treść tego polecenia już leciała Wam z głowy, to nie ma sensu zgadywać, domyślać się tego, co było zadane. Poproście egzaminatora spokojnie o powtórzenie polecenia. W całym prowadzeniu dialogu z egzaminatorem chodzi więc o trzy rzeczy. O uprzejmość, czyli okazanie szacunku wobec egzaminatora, o przekazanie informacji o danej sytuacji na drodze, czyli uzasadnienie słowne tego, co zamierzacie zrobić i wreszcie o uzyskanie informacji od egzaminatora, jeśli jest to konieczne i czegoś nie zrozumieliśmy. Przećwiczenie sobie w głowie tych elementów z pewnością pozwoli Wam lepiej zadziałać na egzaminie, a być może stanie się okazją do rozwijania innych umiejętności już na gruncie pozaegzaminacyjnym. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, Janek z Janek.